Was serdecznie w ostatnim odcinku Rodzinki Zastępczej. Jej! W końcu nadszedł ten czas. I mamy ostatni odcinek. Zaraz dostaniemy ostatnie dziecko. Tymczasem musimy ogarnąć te dzieci, które mamy. Jedno trzeba wsadzić do kojca, a drugie wykąpać. Tutaj Wolfgang poszedł do pracy, chłopaki do szkoły i... idziemy dalej. Ty też przestań grać, bo trzeba ci... w sumie on też mógłby iść spać. To już go wrzucę do tego kojca, zanim padnie. No. A my przy okazji odbierzemy sobie ostatnie dzidzi. Niemowlę. I zobaczymy, co to będzie. Też jestem ciekawa, kim będzie nasze ostatnie dziecko. Dziewczynka, jest! Nasze prośby zostały wysłuchane. No i damy jej na imię Zuzanna. Pięknie. No jak włożyłaś do kojca, to zejdź na dół, bo pewnie gdzieś ci rzuci to dziecko na podłogę. O, jak biegnie. No biegnij po swoje dziecko, biegnij. O, Zuzanna. Dobra, czekajcie, niech ją położ na tej trawie. Dobrze, no. Czemu one mi kładą dziecko przed domem? Ja tego nie kumam. Ale okej. Niech ją... zostaw tą gazetę. Obejmij dziecko i weź daj jej jeść, bo ona jest głodna. Zawsze mi przywożą te dzieci głodne. W ogóle, co to ma być? Co to za opieka społeczna? Ja się pytam. Co to za opieka społeczna? Tutaj nie ma urodzin. Tutaj też nie. Tu są urodziny. Więc musimy się zająć małą Tris, żeby jej troszkę podnieść poziom aspiracji. I zrobimy jej urodzinki jeszcze dzisiaj, tak na koniec. Co to jest? Lol? Lewitujący kryształek? Aha. No dobra, no. Taka sytuacja, nie? No weź ją jeszcze... o nie, ty. Obejmij, bo ona jeszcze jest niepocieszona. Może jej towarzystwa brakuje? O, słodziaczna. Taka słodziaczna jestem. No, bekłam sobie. O, i już jest zadowolona. Więc wrzućmy ją do... aha, wrzućmy ją do łóżeczka, którego nie mamy, tak? Więc wrzućmy ją tutaj. Tak, trzeba sobie radzić chwilowo, bo Zuzanna... na razie nie ma swojego łóżeczka. Tu się nie można było jakoś bawić? Nie można. Tak, wiem, to mi brakuje rozrywki i głodu. Nie, żeby coś... weź resztki, póki ona się tam zajmuje sobą i póki dzieci śpią. Zaraz będą wstawać. I musimy tutaj się zająć małą Tris. Też jestem ciekawa, co z niej wyrośnie. Ogólnie fajnie byłoby spotkać się ze wszystkimi dziećmi, ale jak ja ich tu wszystkich pozapraszam, nawet za pomocą moda, to ja się boję, że mi grę wywali. Tak, nie ukrywam. Komu ty podałaś to żarcie, dziecko? Znaczy, kobieto. Zachowaj te wszystkie resztki. O nie. Wogan zawarza bardzo interesujący życiorys. Architeksim, bla bla bla. Ale nie ma certyfikatu. Dobra tam grzywna. Trzeba dać człowiekowi szansę. O, i dostaliśmy 3000 simoleonów. Świetnie. Taki dzisiaj, mam nadzieję, szczęśliwy odcinek będzie już do samego końca. Ona już chyba dożyła złotego jubileuszu, bo jak widzę, ona ma platynowy pasek. Ja to przegapiłam, nie wiem. No ale on nie dożył, to dziwne. Bo może po prostu ona ma spełnione pragnienia i dlatego nie wiem. Cicho, dzidzia. Zaraz cię stąd zabiorę. Tylko muszę tutaj... kiedy wystajecie? Tris. Pobudka. Wstajemy. Tris wstaje, musimy przebrać też małego. O, ciebie też od razu wypuszczę. Ciebie chcę wziąć, żeby zmienić ci pieluszki. Tak, teraz tyle dzieci do ogarniania. No, pobudka, przepraszam. Musimy ci zmienić pieluszki. A ta mała pewnie już jest zmęczona, więc ją też wsadzimy do kojca. Taka to robota. Wszystkie posprzątane, super. O, już więcej nie zobaczę naszego sprzątacza. Tam mały dostał jakąś nagrodę za dobrą cenę chyba. O,
już sama korzystasz, jak pięknie. Nawet nie zauważyłam, kiedy ona się tego nauczyła, nie? Co ty byś chciała? Bawić się i łaskotać. Dobrze. Więc baw się w łaskotki. Tylko nie możesz się bawić tutaj, jak mama zaraz do ciebie przyjdzie, tak? Poczekaj na mamusię. Boże, Natasza, jaką ma zabawę zjechaną na maksa. Och, tamta chyba też potrzebuje pieluchę zmienić. No i tak to teraz będzie wyglądało. Trójka małych dzieci. Byś chciała rozpocząć kolejny etap dorastania. I już go rozpoczniesz, bo już nie wyrabiam i potrzebuję łóżeczka. Więc takie będą urodziny na szybko, bez pozostałych członków rodziny. Nie ty, tylko ty. Widzę, że nasze dzieciaki już wróciły, ale macie straszną zabawę. Też. Ty sobie tam grasz w The Sims 3. Co się znowu dzieje? Co się znowu dzieje? Gdzie jest ta mała? Wlazłaś do łazienki i teraz mama nie może cię wziąć, no. Chodź. Od razu im tutaj skreślam, żebyśmy nie musieli na nich czekać. Dobra, on już schodzi. A tam. Nie chcę im się po prostu czekać, aż oni zejdą z samej góry, nie? Ale i tak to dziecko musi dojść. No dobra, nieważne. Ta Krystyna. Mam nadzieję, że się nic nie zatnie dzisiaj. O, Wolfgang wrócił z pracy. No też taką mam nadzieję, Wolfi, że już wszystko będzie lepiej. To nawet ma niezłą fryzurkę i pokaż się. Wyglądasz fajnie, nie najgorzej. Chris, to już dziecko, super. Wiem, Nataszka, wiem. Rozumiem cię, idź sobie. Zostaw dziecko, oglądaj telewizję. Nie wytrzymy z nimi. Zostaw to dziecko. Wiem, że chcesz się przywitać z córeczką, ale nie. Ty się bawisz. Ty potrzebujesz ciusiu. O, już za późno. A nie, jeszcze nie jest za późno. Tak, jutro urodziny kolejne, ale to już się nie doczekamy. Tatuś wrócił z pracy, więc się zajmie synkiem. Mamusia musi sobie zabawę podnieść. Będzie chciał korzystać, nie będzie chciał. Trudno. Mała, wyłaź, bo trzeba wykąpać brata. Super, jeszcze prysznic zepsuła. Aha, co ona ma na sobie? Chodź się, dziecko, ubierz. Szaleje, co za harmider, jeden wielki harmider i nic więcej. A nie, chciałam, żebyś zaprojektowała ubranie codzienne. Natoszka, zabawa już jest okej? Okay? Cieszy mnie to bardzo. Możesz wziąć dziecko na przykład. No dobrze, że się bawisz i w ogóle, ale... Kurde... Co to w ogóle za strój jakiś dziwny? Chodź sobie w tym. Dziecko moje drogie, gdzie to jest? Tutaj gdzieś były lekcje. Proszę bardzo. Co taką masz słabą zabawę? Wszystko popsute. Wolfgang w ogóle taki garniak, nie? Masz telefon? Idę po tego technika. Ty idziesz na telewizję? Nie, weź to wyłącz. Wyłącz to, proszę cię. Idź już spać. Tam twoi bracia będą odrabiać lekcje. Nataszka karmi małą. Majstra potrzebujemy.
już do końca. Zuzan... Zuzanna. Super. Ty weź prysznic. Ty tutaj korzystasz, subcio. Ty odrabiasz lekcje, a jak odrobisz, to też tutaj sobie od razu możesz wziąć prysznic. I iść spać. Tak. Jakoś tutaj ogarniamy, jak widać. Nie jest źle. Małego trzeba położyć spać. Co robisz? Wkładasz ją. Urbana też już. I proszę bardzo, wszystko pięknie ogarnięte, więc... Jeszcze tylko kładę Nataszkę i Wolfganga spać. I już! Ty coś potrzebujesz do pracy? Kreatywność. No to jeszcze on sobie pójdzie troszkę, wiecie co, pomalować na tym i tyle. A my się widzimy za chwilę. Okej, moi drodzy, wracam do was i zobaczcie, co tu się dzieje. Zobaczcie tylko, wszystkie dzieci Nataszy i Wolfganga są u nas w domu. Wszystkich ściągnęłam, naprawdę. Oj, ktoś, kogoś tu brakuje. Kogoś tu brakuje. Teraz kogo? Jestem pewna, że zaraz po prostu mnie stąd wywali na zbity... na zbitą twarz. W sensie ta gra. Bo taka ilość simów to jest... tak, ja tutaj będę dużo pauzować. Czemu wy wstaliście? Czemu wy wstajecie? Ja wam nie pozwoliłam wstawać. Nie! Macie wyłączoną wolę. Tak, wyłączam im wolę, bo inaczej bym tego nie ogarnęła. Jak możecie zobaczyć tutaj, była sesja zdjęciowa, dlatego tak wyglądają. Plus Wojtek. Wojtek mi wyskoczył w takim różowym kubraczku w ogóle i jest rudy. Tak samo urósł nam Urban w międzyczasie i tak się prezentuje ogólnie. No i cóż, moi drodzy, to jest taki nasz finał dzisiaj. Możemy po kolei popatrzeć sobie na nich. To jest Nathan. Nie wiem, czy jeszcze w ogóle pamiętacie te wszystkie dzieciaki. Ja oczywiście pamiętam większość. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj jest Radek. On za nim mieszka, więc... Tu jest Oskar z pamiętnego odcinka z Karlą. Ona nadała mu takie imię. Stanisława i Tris na pewno kojarzycie, bo to z ostatnich odcinków. Tutaj Urban. Tutaj siedzi Eryk. Patryk. Tutaj Wolfgang, nie? Wolfganga na pewno pamiętacie. A tutaj jedna z naszych córek, których mamy bardzo niewiele, bo chyba tylko 5. I to jest Iga, która jest swoją drogą śliczna. Ona ma chyba najpiękniejszą twarz ze wszystkich moich dzieci, podobnie jak Berenika. Tutaj no, troszkę mi się coś zbagowało. Tutaj leży, moi drodzy, mała Zuzia. I tutaj siedzi Gabriel, który w ogóle źle siedzi. Wszystko przez ten kod, ale no musiałam użyć kodów i tak dalej do wszystkiego. Tak, tutaj jest Franek, Horacy, który też jest swoją drogą ciekawej urody. To jest Adrian. Adriana pamiętacie? On miał taki zielony wianek i to jest w ogóle nasz pierwszy syn, jakiego zaadoptowała Natasza jeszcze jak była sama. Tak samo Berenika, to nasza druga córka. No i Berenika też jest bardzo śliczna. Jest bardzo śliczną simką. Berenika i Iga to chyba jedyne takie najładniejsze dziewczyny z dzieciaków. Tu jest Cyprian w ogóle, który wygląda tak. Tutaj siedzi Kamila, która wygląda całkiem nieźle, gdy się uśmiecha. Gorzej, jak się nie uśmiecha. Leon i Mariola. Mariola, no i tutaj mamy Jeremiego oraz, to był chyba Daniel, tak. Oraz Daniela. I tak się prezentują nasze dzieciaczki. Wszystkich udało mi się tutaj ściągnąć, jakby ktoś był ciekaw, za pomocą Inseminatora. Dobrze to mówię? Jakoś tak to się nazywa? No i cóż, możemy jeszcze, moi drodzy, tak na koniec, oczywiście zajrzeć sobie najpierw w drzewo genealogiczne, jak się prezentuje, proszę bardzo. Cała nasza rodzinka. W komplecie, w każdej grupie wiekowej. Niektóre właśnie dzieci, które wyprowadziłam na studia, one są wciąż nastolatkami, bo jeszcze ich nie wprowadziłam na uniwersytet, więc rozumiecie. Jeszcze chciałabym, wiecie co, zajrzeć do wspomnienia Nataszy, bo jestem ciekawa. Zobaczcie, ile ona ma wspomnień. Rozpoczynam następny etap życia bez problemów. A, to jej. Katarzyna nauczyła mnie chodzić. Aleksander nauczył mnie mówić. Katarzyna nauczyła mnie korzystać z nocnika. Eustachy i ja spotykamy się, to ten jej przyjaciel, nie wiem, czy go jeszcze pamiętacie. O, tak się prezentował.
On długo był naszym przyjacielem. Tutaj następny etap. Szkoła prywatna. No nieźle, ale nie wiedziałam, że Natasza tak się dobrze uczyła. Ale jak widać. O, tajemniczy Sim i ja spotykamy się. Ciekawe. Hurra, chyba nikogo tak nie lubię jak jego. No jak nie mam, to był tak pierwszy pocałunek. 10 tysięcy simoleonów zarobiła. Natalia i ja spotykamy się. Aha, Natalia aspirant. Gratulacje. Co? Aha, to Eustachy się zaręcza. O mój Boże, się wystraszyłam. Dobra, Eustachy się żeni. Myślałam, że on z nami, a on tak sam, dobra. Co dalej? Dalej mamy kolejny etap. Odkrywa studio artystyczne, tak, bo Natasza od zawsze była artystką. Jan i ja spotykamy się. Wiktor i ja spotykamy się. Elżbieta i ja spotykamy się. Paulinka i ja spotykamy się. I tutaj widzę, że już jej rodzice umarli. Przeprowadzka do nowego miejsca. Katarzyna umarła. I jem smażony ser, tak, bo Natasza na początku miała życiowym, jej pragnieniem było coś tam ze smażonym serem. Pamiętam to jak dziś. Tutaj chyba jakiś pan pokojówek. Nasz pierwszy. Hanna i ja spotykamy się, jej nie pamiętam, ale jest i Wolfgang. Poznaliśmy w końcu Wolfganga. Tak jest. Tak, tutaj mamy sprzedać arcydzieło. Tutaj jest dużo z takich ze smażonym serem. A tutaj, moi drodzy, jest nasza pierwsza adopcja. Pierwsza adopcja, Adrian. Potem od razu adoptowaliśmy go oczywiście. Tutaj jakiś entuzjazm. Kolejna adopcja, tak, Berenika była naszym drugim dzieckiem. Adrian się nauczył mówić. Tutaj jakieś tam... Wolfgang to ktoś, kogo kocham. Jezus Maria, jak to dawno było. To było 2 lata temu. Pierwsze pocałunki, nocniczki, dorastanie naszego Adriana. Adrian i Berenika chyba najdłużej byli z nami w domu, jak kojarzę. Ja chyba później zaczęłam ich wysyłać na te studia. Tak, Cyprian przyłącza się do rodziny. Kolejna adopcja, czyli Cyprian był naszym trzecim synem, czyli dobrze kojarzyłam. Daniel był czwarty. Tutaj jakaś impreza. Tu pamiętacie ten pożar na święta? Ja pamiętam ten pożar na święta. Tutaj kolejnym dzieckiem był Eryk. Aha, tu Wolfgang jest ten, dobrze. Tutaj mamy zaręczyny. Super. No tak, pierwszy chłopak. Co to jest? Włamywacz, włamanie. Daniel dostaje niższe oceny. O, adoptowaliśmy pieska. Nie, to był piesek poznany jakiś. Potem adoptowaliśmy pieska. O, tutaj mamy ślub z Wolfgangiem, wakacje. Cyprian rozpoczął kolejny etap życia. Tutaj widzę, adoptowaliśmy Franka, kolejny nasz syn. I są pierwsze studia. Adrian wyjechał na studia. Tak samo wcześniej właśnie kiedy my adoptowaliśmy tego psa? W ogóle go nie widzę tutaj. No nieważne, ja z tym psem. Bo pamiętam, że ten pies sprawił mi dużo problemów. Adrian się wyprowadził, a pies został mi na głowie. Tak było. O, nowy dom. Znowu pożar. I Horacy do nas dołączył. Jeszcze wcześniej Gabriel. Co by tu jeszcze? Tutaj mamy dalej Igę. To nasza chyba druga dziewczynka. Dalej mamy Jeremiego i Kamilę. Kolejne wakacje. Aha, kolejny etap życia. Dalej mamy Leona. Potem idzie Mariola. Nathan. Tutaj umarł nam piesek, Bąbel. Ta randka, tak, randki też były. Oskar do nas dołączył. Potem dołączył Patryk. Co to jest? Tutaj on osiągam platynową aspirację życiową. Jest! Udało się wtedy spełnić jej aspirację, co chyba jakoś przegapiłam, bo kompletnie tego nie pamiętam. Tutaj same patrzcie, dorastanie tyle tych dzieci było. No potem to już szłam jak strzała, jak zaczęłam ich wyprowadzać na te studia. To było dziecko za dzieckiem. Radek, Stanisław, Tris, Urban, Wojtuś i Zuzanna. Tak trochę chyba pominęłam tych dzieci, bo strasznie dużo tego tutaj jest. Także tak by to wyglądało, moi drodzy. I cóż, no, ja na pewno będę tą serię bardzo miło wspominać. Fajnie się bawiłam mimo wszystko. Trwało to strasznie długo, bo od początku mojego kanału to jest naprawdę kupa czasu i ja się bardzo cieszę, że w końcu mogę zakończyć tą serię. I właściwie spełniłam swój cel. Mam tyle dzieci, ile mieć chciałam. Prawie cały alfabet, oczywiście pomijając takie
polskie znaki, jakieś X-y, Y-ki, wiecie o co chodzi. Więc wyszło chyba ich 22. No i wśród nich mamy... ile dziewczynek? Policzymy. Policzymy. Tu jest Berenika. Coś mi się tutaj przewróciło, dobra. Berenika. Iga. Kamila. Mariola. Tris. No i Zuzanna, czyli mamy 6 dziewczynek w sumie, a reszta to sami chłopcy. Także tak, tak to wyszło w tych Simsach i tak samo różne karnacje, różne kolory skóry, twarze, wszystko. Ale nasza rodzinka się kocha, jest szczęśliwa, ja wiem, że tak jest na pewno, że są szczęśliwi i na pewno będzie im się dalej żyło dobrze. Już poza odcinkami. Raczej nie będę wracać już do tej serii, nie będzie takich pojedynczych odcinków, ponieważ ten serii jest już bardzo stary, ma pełno modów i ciężko byłoby mi jeszcze coś z tego nagrywać. Chyba, że nie wiem, Wolfgang i Natasza się gdzieś wyprowadzą. I nie wiem, wszystko się okaże, ale nie planuję. W każdym razie na chwilę jeszcze im włączę ten play. Niech się dzieje co chce. I włączę im wolną wolę. Zobaczymy co będą robić. Może mnie nie wywali. I co się dzieje? Tutaj ktoś sprząta, patrzcie. Daniel może sprzątać, może Natasza poda jedzenie. Poda jedzenie. Włącz muzykę i robimy imprezę. A co? Why does the lamb love Mary so? The